Proszę Państwa, Arkadiusz Tańcula, no ja zacznę oczywiście od serdecznych gratulacji. Dziękuję. Arku, jak myślisz, co dzisiaj przeważyło, jeśli chodzi o Twoją wygraną? Ja trochę mam wrażenie, że miałeś sobie taki spokój. Tak, stoicki spokój, serio. Naprawdę, mega się interesuje. Powiem Wam, że to wszechświat w ogóle to jest tak... Wszechświat to jest tak dziwne narzędzie, że słuchajcie, ja od jakichś tam 2 czy 3 miesięcy zacząłem się interesować stoicyzmem, Seneka, Epiktet, Marek Aureliusz, czy tam, wiesz, przemyślenia i tak dalej. I nagle dzieje się taka sytuacja, która weryfikuje to. I powiem, że w miarę jestem zadowolony. Gdyby to było 4 lata temu, 3 lata temu, to bym tego tak nie zniósł. A tak to, wiesz, słuchałem sobie tych przemyśleń, zajebisty audiobook w ogóle, no możecie sobie na YouTubie, za darmo jest, Przemyślenia Marka Aureliusza, przepetarda w ogóle rzecz. I jak miałem takie chwile, tego sobie słuchałem, to się tak fajnie zaczyna, że każdego dnia spotkasz się z ludźmi podłymi, okropnymi, którzy będą ci tam chcieli zrobić jakieś rzeczy i mega zajebista rzecz. Także polecam, fajnie można się wtedy odłączyć od świata zewnętrznego i od tego wszystkiego, co się dzieje, bo to wszystko się dzieje, ale to nas nie powinno tak bardzo dotykać. Czy ci ludzie, którzy cię hejtują, czy oni ci płacą rachunki, czy oni, nie wiem, przytulą cię w nocy do snu. Nie mają wpływu na twoje życie tak naprawdę. Mogą cię tylko zbeształć i nic więcej. Czyli Arek, ostoja spokoju, Tańcula. Tak. Trochę tak? Trochę tak. Ale no nie, no kilka razy, kurde, wiesz, ostoja spokoju, ja kilka razy wybuchnę. Próbuję, uczę się, nikt nie jest doskonały. Nie, no powiedziałeś, że dopiero od niedawna tak się zajmowało. Trenuję to, na pewno mi to pomogło dużo, bo byłoby dużo gorzej, więc cieszę się, że trafiłem gdzieś na tą szkołę stoicyzmu. A czy możesz, Arku, tak na szybko naszym widzom powiedzieć, o co tutaj chodziło, bo no, przed chwilką było takie mini starcie z Amadeuszem, kiedy tutaj przyszedł też na wywiady. Amadeusz twierdzi, że wygrał walkę. I jak myślisz, jak ta sytuacja, jak to się wszystko dalej potoczy? Na pewno spotkamy się w sądzie. Zaproponowała mi, że możemy się za miesiąc spotkać też na fejmie. Chętnie, tylko jest też całkiem możliwe, że będę mieć walkę na tym fejmie. Więc zaproponowałem mu, że mogę zrobić 2 walki, jedna po drugiej. Najpierw z tamtym, a potem z nim. Nie jest to dla mnie żaden problem. Tak? Podejmujesz już takie wyzwanie? Podejmuję się. Już raz moich wrogów tak zrobiłem. Raz pokonałem jednego, a potem drugiego, a potem obydwóch, więc tutaj mogę zrobić podobnie. Najpierw jednego, potem drugiego i potem obydwóch. Nie myślałem, że ktoś do mnie macha. Ale to wnioskuję, że ten rywal numer 1 jest w twoim mniemaniu dość łatwym przeciwnikiem? Myślę, że jest łatwym, aczkolwiek pokonał chyba niedobra, nie będę spoilerował. A jaką literę zaczyna się jego imię? Nie będę spoilerował. Nie, nic się nie dowiemy. Nie. Ale chyba aż taką mędą nie jest jak ten. Chociaż wcześniej uważałem, że jest większą od Amadeusza. A teraz jednak uważam, że nie jest. Że jest numer 2. Nie, no numer 3. Przy numer 1 to jest wiadomo. Nie, no ja myślę, że jakbyś to tak na spokojnie nie rozkminił, to by jednak ta lista się chyba powiększyła, co? No na pewno, no jest numer 3. Numer 1 jest niezmiennie ten sam od lat, numer 2 jest Amadeusz, numer 3 to jest ta osoba, powiedzmy, gdzieś. I to nie tylko, bo wypowiedź o jakiś wymyślony konflikt, coś tam, ale my już się starliśmy też gdzieś tam, wymieniliśmy się, powiedzmy, słowami telefonicznie jakimiś, dlaczego mnie coś tam atakujesz i tam się parę nieuprzejmości sobie wymieniliśmy między sobą, więc powoli ten konflikt jest coraz większy. Z tą osobą, o której nie mówimy na razie jeszcze, bo nie wiadomo, czy wolno mówić, nie wiadomo, czy ta walka się w ogóle odbędzie, nie wiadomo, czy on w ogóle jest z Polski. Nie wiem, ile ma lat i na jaką literę zaczyna się jego imię i na jaką literę zaczyna się ksywa. Niczego się nie dowiem. Ale na pewno jest numerem 3, jeżeli chodzi o listę zjebów. Okej, to odważne słowa, szczególnie jak się już dowiemy za jakiś czas, kto to będzie. A nie chciałbyś sobie, Arku, po prostu tak odpocząć? Chciałbym. A nie, już kolejna, wiesz, kolejna walka? Chciałbym odpocząć, ale mam... budowy rozkopane, trzeba za to zapłacić, kurwa. Nie, no, hajs musi się zgadzać. Trochę tak. Nie, wiesz, tam ci leży z boku tego hajsu. To jakiś tam ten... wiesz co? Tak, ale jak masz swoje 5 minut, trzeba wykorzystać każdą sekundę. Serio, robię teraz duże rzeczy i tak naprawdę czym więcej tego hajsu, tym więcej go obrócę, przemnożę i będę mógł jak najszybciej zostać normalnym człowiekiem, a nie musieć się wyzywać i cała Polska nie będzie musiała moich jakichś dram obyczajowych oglądać. Tylko sobie po prostu będę siedzieć na budowie i patrzeć, jak fajnie koparki zapierdalają. No to powiem tak, bardzo ci dziękuję za szczerość. A na końcu jeszcze chciałam pogadać o kwestiach wizualnych i o twoim dzisiejszym takim imasz. Trzej muszkieterowie? To jest połączenie, moja droga, Tonego Starka z Jurim Bojką. Tak miało to wyglądać. Podobnie było do mojej pierwszej walki na fejmie, w której się biłem z Alanem. Miałem dokładnie ten sam image, czy jak ty to nazwałeś, my English is not very well. Tak jak się wszyscy śmieją, i ma. Sorry, my English is not very well. Image, no wiadomo, no, bo trzeba powiedzieć image. No.
Okej. Okay. Ale naprawdę dobrze tak wyglądasz. No, so thank you very much. No to co, no to bardzo ci dziękuję, no i pewnie się widzimy na kolejnym fejmie. Zobaczymy. Co przyniesie jutro? Nie wiem. Może tak, może nie. Dzięki wielkie. Może to.